Pilnujmy Polski. Ryszard Gromadzki, dobry wieczór Państwu. Pilnujmy Polski oczywiście z panem Antonim Macierewiczem, marszałkiem seniorem Sejmu. Witam serdecznie, panie marszałku. Dobry wieczór panu, dobry wieczór Państwu, witam serdecznie. Tydzień temu podjęliśmy rozmowę, wówczas bazując na jeszcze niepełnych informacjach, na publikacji agencji Bloomberg dotyczącej tak zwanego porozumienia waszyngtońskiego, czyli porozumienia pomiędzy Niemcami a Stanami Zjednoczonymi dotyczącymi Nord Stream 2, ale nie tylko Nord Stream 2, porozumienia, które jest pewnie, chyba można tak to ocenić, próbą budowania nowego ładu geopolitycznego w Europie. Porozumienia, które budzi ogromne kontrowersje, które z punktu widzenia polskich priorytetów, polskiej polityki stanowi ogromne wyzwanie. Takie mam wrażenie. No tak jest rzeczywiście. To wyzwanie jest tak niebywałe, że uświadommy sobie, jaka byłaby sytuacja Polski, gdyby nie było rządów Prawa i Sprawiedliwości, gdybyśmy nie przeprowadzili w roku 2016 szczytu warszawskiego, a który był przecież zasadniczą zmianą sytuacji geopolitycznej Polski. Polska de facto, ale nie tylko Polska, także cała Europa Środkowa, były drugorzędnymi państwami NATO. Formalnie rzecz biorąc byliśmy w NATO, ale NATO nie było ani w Polsce, ani w Słowacji, ani na Wileńszczyźnie, ani w Estonii. Krótko mówiąc, miało zakaz, NATO miało zakaz być i także Stany Zjednoczone i wojska Stanów Zjednoczonych miały zakaz i respektowały ten zakaz być za linią Łaby. Ten układ zawarto w roku 1997 wraz z przyjęciem, decyzją o przyjęciu tych państw do NATO. Równocześnie zgodzono się na to, że nie będą wojska zachodnie, wojska natowskie bez względu na sytuację geopolityczną stacjonowały za linią, na wschód od linii Łaby. Szczyt warszawski to był moment, w którym dokonano absolutnego, zasadniczego, fundamentalnego przełomu. Złamaliśmy to, że jesteśmy drugorzędnymi członkami NATO, staliśmy się pełnoprawnymi członkami NATO, mogliśmy sięgnąć po wsparcie państw natowskich, w tym Stanów Zjednoczonych, jak już wielokrotnie mówiłem, nie po to, żeby na stałe te wojska tutaj stacjonowały, ale po to, żeby wykorzystać ten czas na budowę własnej siły, na budowę własnego militarnego potencjału. Jest oczywiście do dyskusji, w jakim zakresie to zostało wykorzystane, ale generalnie rzecz biorąc, ta linia przecież jest kontynuowana. Na pewno musi być teraz wzmocniona. O tym świadczy decyzja o zakupie czołgów Abrams amerykańskich, prawda? I to bardzo dobrze, że idziemy na wzmocnienie, umocnienie polskiego wojska, na jego rozbudowę personalną, kadrową i także jeżeli chodzi o uzbrojenie, ale to nie może oznaczać, że możemy zapomnieć o polskim przemyśle zbrojeniowym, który ma swoje słabości, to jest bezsporne. Być może one są związane także z pewnymi zbyt częstymi zmianami personalnymi w ostatnim trzyleciu, ale ma też naprawdę znakomite zakłady na najwyższym światowym poziomie. Trzeba sobie z tego zdać sprawę i te zakłady muszą być wzmacniane. Mówi tu pan, panie ministrze, w kontekście kontraktu na zakup czołgów Abrams? Tego przemysłu też. Mówiłem o czołgach Abrams, tak, to jest prawda. Co to znaczy? Na czym ten problem generalnie rzecz biorąc polega? No polega na tym, że powinniśmy ten okres wykorzystać dla stworzenia takiego potencjału militarnego, który sprawi, że Polska wraz z krajami Międzymorza będzie w stanie przynajmniej pierwsze uderzenie ze strony rosyjskiej odeprzeć, że będzie w stanie sama się przynajmniej w pierwszym momencie obronić, że nie jesteśmy zależni
od decyzji, nie wiem, Niemiec, prawda, Francji, czy od przybycia wojsk amerykańskich i wsparcia amerykańskiego, że ten układ jest bardziej zrównoważony niż był, no na pewno przed rokiem 2016, bo przed rokiem 2016 w ogóle nie mieliśmy szans na jakiekolwiek wsparcie i Platforma Obywatelska, a także przedtem SLD oraz PSL nie chciało wzmocnić polskiej armii. My nawet jeżeli popełniamy błędy, to niewątpliwie kierunek wzmocnienia polskiej armii jest utrzymywany. To jest do dyskusji, że tak powiem, w jakim zakresie on jest realistyczny, ale niewątpliwie taki jest kierunek i ten kierunek za wszelką cenę teraz trzeba wzmacniać. Trzeba wzmacniać, ale potrzebujemy czasu, jak pan powiedział. Potrzebujemy wręcz kupić czas ze względu na tą, no chyba mniej korzystną, zdecydowanie mniej korzystną sytuację geopolityczną, która jest konsekwencją, jak się wydaje, porozumień waszyngtońskich. Moje pytanie brzmi, jak tłumaczyć zwrot w polityce? Rozmawialiśmy już o tym. Wiemy, że opinie na temat polityki administracji Bidena wobec Niemiec, wobec Nord Stream 2 są niejednoznaczne, są silne kontrowersje, są głosy sprzeciwu nie tylko ze środowisk republikańskich. Ale jak tłumaczyć ten zwrot, tę stronę Niemiec, który wykonała administracja Bidena? Pan to często wiąże w naszych rozmowach z taką kalkulacją obliczoną na odciągnięcie Niemiec od sojuszu, którego osią będzie linia Berlin-Moskwa-Pekin. Ale wydaje się, że odwołując się do historii, do praktyki politycznej również, że te amerykańskie kalkulacje chyba są dosyć iluzoryczne. A jeżeli można, myślę, że przede wszystkim wskazywałem dotychczas troszeczkę inaczej formułowałem tę tezę. To, co zostało zrobione, jest chyba obliczone na odciągnięcie Rosji od sojuszu z Chinami i dlatego nie ma wątpliwości, że to jest największy błąd polityczny od czasu Nixona, jaki popełniła polityka amerykańska. Wtedy, za czasów Nixona, Nixon wierząc, licząc na to, że doprowadzi do konfliktu chińsko-rosyjskiego, postanowił wesprzeć Chiny. Nie tylko wesprzeć w sensie technologicznym, umożliwić ich rozwój gospodarczy, ale niestety także wesprzeć politycznie. Łączyło się to z deklaracją o tym, że Tajwan jest częścią Chin, którą Chiny przyjęły jako otwarcie dla możliwości zdominowania Tajwanu. Na szczęście tak się nie stało z różnych powodów. Tajwan utrzymał swoją odrębność, ale ruch niepodległościowy tajwański, dążenie do stworzenia osobnego państwa tajwańskiego zostało zablokowane i jak wiemy, duża część państw świata nie uznaje państwowości, na skutek tego nie uznaje państwowości Tajwanu i jego sytuacja jest nieustannie wątpliwa. Teraz są tacy publicyści amerykańscy, którzy pochwalają to działanie Nixona, nawiązując do decyzji Bidena, mówią, no to samo trzeba zrobić z Ukrainą. Nie, oczywiście zgadzać się na przejęcie Ukrainy przez Rosję, ale zadeklarować, że Ukraina nie będzie dążenia do przyjęcia Ukrainy do NATO, nie będzie dążenia do przyjęcia Gruzji do NATO. To czyli Ukraina ma pozostać w sferze wpływów Imperium Rosyjskiego. Dokładnie tak. To jest zresztą nawiązanie do znanego artykułu wystąpienia pana prezydenta Władimira Władimirowicza Putina sprzed 2 tygodni, o ile się nie mylę, w którym on podkreślił, że Ukraina jest częścią, można powiedzieć, cywilizacji rosyjskiej. No, tak naprawdę to cywilizacja moskiewska ma swoją genezę, ma swój początek w Kijowie, w Ukrainie, a nie odwrotnie. W Rusi Kijowskiej, oczywiście. W Rusi Kijowskiej, warto o tym pamiętać. Zdradziła Ruś Kijowską, jeżeli można tak powiedzieć. Wpływy tatarskie doprowadziły do, tak powiem, bardzo daleko idącego, tak powiem, zmian w cywilizacji ruskiej i Moskwa jest rzeczywiście czymś innym, jest
imperialną formacją. Ukraina nie jest imperialną, ma dużo głębsze korzenie europejskie niż Moskwa, ale niewątpliwie stamtąd, z Kijowa pochodzi źródło cywilizacji ruskiej, co do tego nie ma wątpliwości. Otóż to nawiązuje do tego artykułu i do tej tendencji zgody na przejęcie wszystkich państw Europy Wschodniej, poza tymi, które już są rzeczywiście związane z NATO, od państw bałtyckich po państwa Półwyspu Bałkańskiego, oczywiście z Polską w centrum, jako strefy wpływów rosyjskich. No, ja się w pełni z panem zgadzam, że szans tutaj na odciągnięcie Rosji od sojuszu z Chinami nie ma żadnych. Tak jak nie było szans na odciągnięcie Chin od sojuszu z Rosją, chociaż publicystyka geopolityczna przez te 50 lat tak utrzymywała. Do dzisiaj ludzie, którzy kontynuują błędne koncepcje narodowej demokracji powojennej, niektórzy ludzie z obozu powołującego się na genezę narodową liczą na to właśnie, że można nawiązać sojusz z Chinami przeciwko Rosji. To jest fantazja, to jest głęboki błąd bądź podległość głębokiemu oszustwu, jakie chętnie układ rosyjsko-chiński wprowadza w publicystyce i w swoich działaniach. Panie marszałku, jaką strategię w nowej sytuacji powinna przyjąć polska polityka wobec tego wyzwania, które stoi przed nami w kontekście porozumienia waszyngtońskiego? Jeżeli można, to wyzwanie jest przede wszystkim związane z możliwością przejęcia przez Niemcy dominacji nad całą Europą Środkową, już nie tylko nad Unią Europejską, ale nad taką całą Europą Środkową, i dążenie niewątpliwie bardzo silne w Niemczech, z którym teraz się spotkamy, przekształcenia naszych relacji na wzór Mitteleuropy, prawda? Na wzór tej formacji, którą budowano na początku XX wieku, którą później... Czyli nasze Trójmorze ma zastąpić niemiecka Mitteleuropa, którą Niemcy budowali w trakcie I wojny światowej, prawda? Quasi państewka, które teoretycznie były niepodległe, ale faktycznie były częścią obozu niemieckiego. I niewątpliwie to, co się stało, otworzyło Niemcom drogę do właśnie takiego działania. Zresztą nie tylko jest to punkt widzenia niemiecki, to jest także punkt widzenia publicystyki Unii Wolności, tak zwanej koalicji obywatelskiej. Gdy czytam Onet, to tam właśnie takie publikacje się teraz pojawiają, że Polska wyobrażała sobie dzięki działaniu pierwszych lat PiSu, że będzie niepodległym państwem, że zbuduje Międzymorze jako rzeczywistą alternatywę dla sojuszu niemiecko-rosyjskiego i że zbuduje sojusz środkowoeuropejsko-amerykański, dzięki temu zachowa niepodległość, będzie rzeczywistym krajem stanowiącym jedną z potęg europejskich. Tak, tak rzeczywiście, to jest nasz cel. Taki jest właśnie nasz cel. Naszym celem jest budowa państwa niepodległego i naszym celem jest budowa sojuszu niepodległych państw Europy Środkowej. Oczywiście we współpracy z Unią Europejską, to jest jasne, ale z Unią Europejską jako układu porozumienia niepodległych państw, a nie państwa niemieckiego, a nie Federacji Niemieckiej. A jeśli tak, to powinniśmy robić wszystko, żeby doprowadzić... Na to zgody nie ma. Jeśli tak, to powinniśmy robić wszystko, nie wiem, na pewno przy pomocy jakiejś wyrafinowanej dyplomacji, akcji dyplomatycznej, żeby starać się wpłynąć na zmianę stanowiska amerykańskiego. Powinniśmy działać wszelkimi możliwymi sposobami, żeby opóźnić zakończenie inwestycji, jaką jest Nord Stream 2. Ten pewnie pakiet działań, które mają wysoki priorytet, jest znacznie dłuższy. No, warto sobie uświadomić, że Nord Stream 2 to nie jest tylko problem gazu. To jest także problem zawłaszczenia całego Bałtyku, bo musimy zrozumieć, że przeprowadzenie drugiej nitki
to jest sytuacja, w której oni będą mogli zamontować tam naprawdę całą strukturę instrumentalną kontroli przestrzeni bałtyckiej. Zresztą ustawodawstwo i strategia rosyjska bardzo jasno mówi, że Rosja ma prawo bronić swoich właśnie aktywów, szlaków, zarówno naftowych, jak i gazowych, przy pomocy armii, przy pomocy działań zbrojnych. A więc Rosja będzie, jeżeli zbuduje do końca Nord Stream 2, będzie uważała Bałtyk za swoją przestrzeń zbrojną, za swoją przestrzeń militarną, przez siebie w pełni kontrolowaną. To jest zagrożenie dla NATO olbrzymie i musimy bardzo jasno stawiać to w rozmowach natowskich. Jak wiadomo, jest teraz opracowywana nowa strategia NATO. Ona została zapowiedziana podczas ostatniego spotkania NATO. W przyszłym roku będzie ona, tak powiem, przyjęta przez NATO. Założenie jest takie, że będzie ona przyjmowała zarówno kwestie zagrożenia ze strony chińskiej, jak i zagrożenia ze strony rosyjskiej. To będzie musiało też rzutować na pozycje Niemiec, które mogą otworzyć drogę do właśnie sojuszu, chcieć otworzyć drogę do sojuszu kontynentalnego i rozpoczęcia procesu wyrzucania Stanów Zjednoczonych z Europy i zdominowania całej Europy Środkowej. No ale zapewne można też liczyć na korektę stanowiska amerykańskiego, prawda? Jest taka opcja może otwarta w momencie, kiedy dojdzie do jakiegoś przewartościowania po przyszłorocznych jesiennych wyborach uzupełniających do kongresu, choćby. Tylko przypomnijmy, że przedtem mamy wybory w Niemczech. Już we wrześniu tego roku. I musimy sobie uświadomić, że jest olbrzymie prawdopodobieństwo, że to otworzy drogę do bardzo głębokich zmian w polityce niemieckiej. Bardzo głębokich zmian w polityce niemieckiej. Zmian, ale ma pan na myśli wzmocnienie tej presji ekspansjonistycznej, tak to określę? Presji na budowę... Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ta presja ekspansjonistyczna, która była teraz bardzo ostrożnie realizowana przez panią Merkel, która oczywiście miała oczywiste związki z Rosją, nie ma co do tego nie ma co ukrywać, i realizowała te związki w sposób bardzo skuteczny, ale ostrożny i w związku z tym... Ale bardzo konsekwentnie. No, ten ostatni akord jej kadencji, czyli porozumienia waszyngtońskie, to swoisty prezent dla władcy Kremla, Władimira Putina. Albo realizacja zobowiązania. Albo tak. Pan mówi to w kategoriach, można by powiedzieć, towarzyskich. Mnie się wydaje, że to jest po prostu realizacja zobowiązania, które od początku dominowało w polityce pani Merkel. Teraz przyjdzie czas do dużo bardziej dynamicznej próby realizacji właśnie tego samego planu, i to moim zdaniem zablokuje i sprawi, że Stany Zjednoczone otrząsną się z tego błędu, bo to, że to jest błąd, to większość publicystów, ale i polityków amerykańskich ma pełną świadomość. To, że to jest działanie, które może mieć sens, ewentualnie krótkotrwały, ale my musimy przetrwać ten trudny okres. On nie przekroczy zapewne jednego roku, ale musimy go przetrwać i musi, to jest także problem wytrwania całej formacji niepodległościowej i patriotycznej, która nie może popaść w histerię, nie może popaść na przykład w dążenie do szukania jakiegoś układu z Chinami, czy jakiegoś układu z Rosją, pójścia drogą, którą często przypisywana jest Orbanowi, który gra podobno według tych teorii na dwa fronty. My na tak rozumiane dwa fronty grać nie możemy. Drugim frontem Polski jest przede wszystkim wzmocnienie państwa polskiego i Europy Środkowej. Budowa silnego bloku Europy Środkowej, Międzymorza. To jest nasz drugi front, a nie
próba szukania alternatywy w Chinach czy w Rosji. Ci ludzie, którzy odwołują się właśnie do koncepcji obozu narodowo-demokratycznego z okresu po 1956 roku, szukania sojuszu w Chinach, tak zwanego wielonurtowego, polityki wielonurtowej, nie zdają sobie sprawy, że jesteśmy w zupełnie innym czasie, nie w XIX wieku. My nie mamy możliwości grania albo po stronie rosyjskiej, albo po stronie niemieckiej. Nam zagraża stworzenie bloku kontynentalnego, bloku łączącego wobec tej perspektywy, którą pan kreśli. Temu się musimy przeciwstawić. Wobec tej perspektywy, którą pan kreśli, takie zdecydowane, stanowcze przywództwo w Polsce jest, wydaje się, absolutnie... Absolutnie konieczne. Wsparcie tego przywództwa, ale także wsparcie jego jasnej linii niepodległościowej. To jest oczywiste, bo oczywiście mogą się znaleźć też tacy ludzie, którzy zwątpią, którzy w tej sytuacji będą szukali rozwiązań, no na przykład właśnie w tym pseudoalternatywnym układzie, czy chińskim, czy rosyjskim. Takie tendencje mogą się pojawić także w Prawie i Sprawiedliwości. Byłby to absolutny błąd, tak samo jak błędem byłoby uleganie presji Unii Europejskiej, podporządkowania prawa polskiego i konstytucji polskiej prawu unijnemu i zgoda na tworzenie państwa federacyjnego. Nie ma na to zgody. Polacy muszą się temu jednoznacznie przeciwstawić. Z radością słyszę, że Republika i inne formacje, wasze gazety polskie zwołują wiec na sobotę, na 12 godzinę, jeśli się nie mylę, tak? To jest słuszne działanie. Polski obóz patriotyczny musi dać wyraz swojemu niepodległościowemu... Pilnujmy Polski, bo to naszego programu ono jest zawsze aktualne, ale w tym krytycznym czasie, w tym punkcie zwrotnym historii, w który być może wchodzimy, dużym prawdopodobieństwem wchodzimy, ta aktualność jest szczególnie mocna. Bardzo dziękuję, panie marszałku. Pozdrawiam. I dlatego musimy pilnować Polski w oparciu o patriotów. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Ja z państwem zobaczę się po urlopie w połowie sierpnia, ale pan marszałek Antoni Macierewicz będzie z Republiką, o ile mi wiadomo, przez cały czas można liczyć na jego obecność również za tydzień o 21:30. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego. Z pewnością. Do zobaczenia. Ukłonę.